Cześć, Adam Łukowski, kanał MGSM.pl, a dzisiaj robię coś nietypowego. Nietypowego, bo zwykle publikuję recenzję przynajmniej po 2-3 tygodniach użytkowania telefonu. W przypadku nowego LG Q6 będzie trochę inaczej. A dlaczego? To proste. Tak jak Wam już powiedzieliśmy w tygodniówce, link w opisie. Zaczyna się sezon urlopowy, no i niestety mamy, nazwijmy to, przerwę techniczną. No i sorry, nie będzie recenzji tak szybko. Będzie, już Wam w tej chwili mówię, myślę, że tak w połowie sierpnia. No, ale nie mogę Was zostawić, bo pewnie czekacie na parę słów na temat tego, co ten telefon sobą reprezentuje. Zacznijmy od tego, że wbrew temu, co różne serwisy pisały, wbrew wcześniejszym plotkom, LG Q6 to nie jest młodszy brat flagowego G6. Nie jest to żaden G6 Lite, nie jest to żaden G6 Mini, nie. To jest po prostu nowa seria Q, którą tworzą na razie, trzy telefony Q6. Różnią się tak naprawdę wyłącznie pamięcią. No i mamy Q6 Alpha, Q6, czyli średniaka i najwyższy model Q6 Plus. No i skoro średniak, no to jest średni. Mam go już drugi dzień. W zasadzie no, na upartego liczmy, dobra, 48 godzin mniej więcej. Więc już coś niecoś na jego temat wiem, ale proszę, nie traktujcie tego jeszcze jako ostatecznej recenzji. Powiem Wam o paru takich moich pierwszych spostrzeżeniach na temat tego smartfonu. Ale zanim to zrobię, poprzynudzam Wam trochę na temat specyfikacji. Wybaczcie, że nie patrzę w kamerę, ale wiecie co, no nie mam w głowie wszystkich cyferek, więc muszę się posiłkować naszą kartą katalogową na MGSM-ie. Link oczywiście, jak zwykle, w opisie filmu. Zapraszam serdecznie na MGSM, a tymczasem mówię krótko. Ekran 5,5 cala o nietypowych proporcjach 2:1 i z tego wynika nietypowa rozdzielczość. Mamy 1080, czyli tak jak Full HD, ale na 2160 pikseli, czyli to generalnie już pomału zaczyna być nazywane Full HD Plus. No bo mamy ten plus w postaci paru dodatkowych paruset pikseli na rozciągnięcie tego ekranu. Bateria 3000 mAh, ładowana zwyczajnie przez micro USB i bez żadnego trybu szybkiego ładowania. Pamięć 3 GB RAM-u, 32 wewnętrznej, jest gniazdko na kartę micro SD w środku. Osobne, żaden hybrydowy slot, to nie jest dual SIM. To jest nano SIM plus micro SD w takim dość szerokim gniazdku na boku obudowy. Jedźmy dalej. Android 7.1.1, wiadomo. No i serce telefonu. 8-rdzeniowy Snapdragon 435. No powiem Wam, kurczę, szału nie robi. Chociaż tak, zrobiłem benchmark. Wypadł tak sobie, ale wiecie co? Telefon jeszcze w tym czasie prawdopodobnie, tak czuję, pobierał jakieś aktualizacje, coś tam robił, więc w ogóle się nie przywiązuje do tego wyniku benchmarkowego. Wyszedł tak, no tak średnio, ale jeżeli chodzi o samo użytkowanie telefonu, jest całkiem nieźle, no pracuje dosyć płynnie, ten podstawowy pakiet aplikacji chodzi zupełnie dobrze. No na razie mnie ten telefon nie wkurzył, więc wydaje mi się, że jest w porządku. To nie jest flagowiec, pamiętajmy, to jest zupełnie inna klasa niż G6 i w żaden sposób nie wiążmy go z G6, to jest tak poziom niżej, powiedzmy. Jadąc dalej jeszcze po specyfikacji, no już Was przynudzam, ale to szybciutko, 13 megapikseli aparat z tyłu, 5 megapikseli z przodu, no oczywiście LTE, Wi-Fi, a o właśnie widzicie, Wi-Fi jednozakresowe, tylko 2,4 giga, co też zauważyłem, bo za Chiny Ludowe nie chciał się telefon połączyć z moim routerem 5-gigowym, no tak, dopiero później spojrzałem w specyfikację, rzeczywiście tylko 2,4, no tu akurat, kurczę, no zaczyna to doskwierać, ale jeszcze nie aż tak strasznie. Natomiast no, plus jest taki, że jest mini jack, to też już zauważyliśmy przy pierwszych oględzinach na premierze. Dobra, dość już mędzenia o specyfikacji. Do sedna. Jeżeli chodzi o budowę, na razie mam trochę mieszane uczucia. Wygląda telefon dosyć fajnie, z daleka już się jeden z moich znajomych nabrał, że to G6. Ten wygląd ekranu robi swoje, szczególnie gdy ekran jest podświetlony. Wąska ramka, bardzo fajnie to wygląda, no i to już tak nacieramy na te flagowce. No i warto zwrócić uwagę, że taki ekran chyba po raz pierwszy mamy w średniakach, w klasie telefonów, ocenie
Znacznie powyżej 1000, poniżej 2000. Ceny jeszcze nie znam, ale tak sobie strzelam, że będzie to gdzieś tak równo w połowie i mam taką nadzieję, bo jak będzie droższy, to będzie cienko. No ale wróćmy do obudowy. Obudowa jest sztywna, nic nie trzeszczy, wszystko bardzo ładnie zmontowane. No i tak jak mówię, mnie się podoba. Wygląd jest fajny, chociaż mógłby być trochę smuklejszy ten telefon. No ale dobra, w dłoni leży bardzo wygodnie. Przyciski trafiają idealnie pod palce. No jeżeli chodzi o ergonomię, jestem bardzo zadowolony z tego telefonu. Natomiast, no ten tył ładnie wygląda, ale jak widzicie, trochę się brudzi. No i niestety to się będzie rysować. To jest plastik. To jest plastik lakierowany na wysoki połysk. Pod spodem, pod tym połyskującym lakierem jest taka faktura udająca szczotkowane ameliinum, którego nie pomalujesz. No ale LG się udało pomalować. Taki mamy fajny błękicik, także jest spoko. Jeżeli chodzi o wygląd, natomiast jeżeli chodzi o trwałość, no wiecie co? Dostałem telefon w takim oto testerskim pudełku i on już do mnie przyjechał porysowany, bo prawdopodobnie to jest sztuka, która była wcześniej na polskiej premierze i możliwe, że się któremuś z blogerów, dziennikarzy, youtuberów wysmyknęła, przejechała po stole. No jest rysa. Jest rysa już taka dosyć wyraźna, także powiem szczerze, mam bardzo duże obawy, jeżeli chodzi o trwałość tego tyłu. No ale... jestem głęboko przekonany, że ten telefon dość szybko trafi do ofert operatorskich i będzie mocno wspierany przez operatorów. A jak będzie mocno wspierany przez operatorów, to się będzie sprzedawał. A jak się będzie sprzedawał, to zapewne któryś z polskich producentów folii ochronnych szybciutko wypuści folię ochronną na te plecki, bo bardzo szybko ludzie zauważą, że plecki się rysują i zaczną zgłaszać. Ja myślę, że taka folia już jest w produkcji, ale tak między nami. Nic nie mówię. W każdym razie tył jest dość delikatny. No i to tak trochę, no cóż, mogłoby być lepiej. No mogłoby być lepiej, bo mógłby mieć telefon czytnik linii papilarnych. Nie ma. Cóż, kolejny brak. Mógłby być wodoodporny, wodoszczelny. No nie jest. Mógłby mieć bezprzewodowe ładowanie, no w końcu plecki są z tworzywa. No nie ma tego. Paru rzeczy niestety tutaj nie ma, ale to co jest, powiedzmy, że nastraja mnie w miarę optymistycznie, oczywiście przy założeniu, że LG nie przesadzi z ceną. Zabrakło tutaj też podwójnego aparatu, który mieliśmy w G6. Mamy tutaj zwykły pojedynczy aparat, w dodatku trochę zabawnie, bo w zasadzie są tylko 3 tryby w tym aparacie. Trzy tryby tematyczne, no śmiesznie to wygląda, ale popatrzcie. Automat, panorama i jedzenie. I to jest koniec programów tematycznych, czyli w zasadzie, umówmy się, robimy zdjęcia na automacie i koniec. Przedni aparat, no tu już jest trochę weselej, bo jest ta opcja szerokokątna, ale realizowana za pomocą pojedynczego obiektywu, więc podejrzewam, że po prostu zachodzą tu jakieś czary albo z wycinaniem fragmentu kadru, albo z interpolacją. No jeszcze tego nie wiem, musiałbym porównać zdjątka. Tak na pierwszy rzut oka, po takim szybkim zgraniu zdjęć i pobieżnym ich przejrzeniu, fotografie są całkiem przyzwoite. Zdjęcia robi nieźle. Zauważyłem, że całkiem fajnie wychodzą zdjęcia makro, przynajmniej jeżeli chodzi o tylny aparat. Dość szybko telefon ustawia ostrość, także nie będę na razie narzekał na ten aparat. Powinno być całkiem nieźle, chociaż no pamiętajcie, tak, nie jest to flagowiec. Mówimy o klasie średniej, a jeżeli chodzi o klasę średnią, no to tak bywa różnie. Mamy lepsze telefony, mamy gorsze, jeżeli chodzi o fotografię. No wydaje mi się, że ten będzie jednym z tych lepszych, no ale też nie oczekujcie tutaj jakichś super ekstra bajerów w aparacie, bo jak widzicie, interfejs mocno minimalistyczny. W LG nie byłoby jednak sobą, gdyby czegoś ciekawego nam tutaj nie dołożyło do tego aparatu. No i tu mamy tryb zdjęć kwadratowych. Zabawna rzecz, no kwadrat, wiadomo, od razu pierwsze skojarzenie Instagram. Ale nie tylko, bo mamy tutaj na przykład możliwość tworzenia sobie takiego kolażu z 4 różnych ujęć, czyli sobie możemy na przykład strzelić selfiaka z 4 różnymi minami, ale możemy też robić zdjęcia jednakowej kompozycji. To wygląda tak, że robimy jedno zdjęcie jakiegoś tam obiektu, nie wiem, butelki na tle czegoś, a później zamieniamy butelkę na inną, a to pierwsze zdjęcie wyświetla nam się jako takie półprzezroczyste. Oczywiście tą półprzezroczystość możemy regulować i sobie możemy wykonywać kilka identycznych kadrów, bez żadnego statywu, bez celowania, bez kombinowania, po prostu celujemy jedną sylwetką obiektu na drugą, tą, którą
postawiliśmy przed obiektywem. No i mamy na przykład cztery zdjęcia, kiedy powiedzmy to pudełko stoi w jednakowej pozycji, a pudełko zmieniamy, obracamy je w różne strony, na przykład do góry nogami stawiamy, ale ono zawsze jest w takiej samej pozycji, a telefon po prostu trzymamy w ręku, nie potrzebujemy żadnych statywów, nie musimy tutaj niczego kombinować z kompozycją. No, taki fajny bajer, taki fajny dodatek i nic wielkiego, ale zwracam uwagę, że LG wciąż robi takie dziwne ruchy, mianowicie wprowadza pewne funkcje we flagowcach, a później sprowadza je w dół. Tak było chociażby z odblokowaniem podwójnym stuknięciem, tak było z przyciskami z tyłu, z wieloma innymi rzeczami. No i tutaj dodało coś takiego. Z kolei z G6 mamy ten rozciągnięty ekran i tak wiele takich drobnych, drobniuteńkich rzeczy znajdziemy, które zostały pożyczone z wyższych modeli. No, teraz są w średniaku, za chwilę będą w low-endzie. Ja tylko czekam, kiedy LG pokaże tani telefon z takim wyświetlaczem, bo to jest, myślę, tylko kwestia czasu. No dobra, rozgadałem się, a chciałem Wam jeszcze tak szybko pokazać interfejs. Jak widzicie, chodzi to całkiem fajnie, no ale również pewnie już zdążyliście zauważyć, nie ma zasobnika, czyli płaska forma interfejsu. No i powiem szczerze, jak dotąd nie znalazłem w menu możliwości zmiany na tryb z zasobnikiem. Jeden z blogerów, co prawda w czasie premiery mówił, prognozował, że pewnie będzie update, że to się pewnie pojawi, ale jak na razie żadnej aktualizacji nie widzę, więc przyjmujemy, że jest tak jak jest. Można natomiast zmieniać układ przycisków na dole, one mogą być na jasnym albo na ciemnym tle, mogą mieć różny układ, mogą być również, można również dodać przyciski tutaj na dole. Można dorzucić przycisk do wysuwania paska powiadomień. Można dorzucić przycisk do robienia zrzutu ekranu. Opcji personalizacyjnych mamy tutaj całkiem sporo, bo są i motywy ekranowe, i tak jak już wspomniałem, te przyciski możemy sobie zmienić, i rozmiar czcionki, i krój czcionki, ba, możemy ją nawet pogrubić, tak jak widzicie tu na ekranie. Jest tryb ochrony wzroku przed szkodliwym niebieskim światłem. Mamy również sterowanie noką, tak jak już też zdążyłem wspomnieć. Jest tego dużo i myślę, że jeżeli chodzi o elastyczność interfejsu, jest całkiem nieźle, tylko tak jak już Wam powiedziałem, nie da się przejść, na razie przynajmniej nie zauważyłem, na tryb z zasobnikiem aplikacji. Możemy natomiast również dość elastycznie dostosować sobie ekran główny. Mamy na przykład możliwość zmiany efektu przewijania, wyglądu ikon, możemy sobie ustawić również dowolnie siatkę aplikacji. Także, no powiedzmy, wydaje mi się, że są spore szanse, że każdy z Was, każdy z nabywców tego telefonu będzie sobie w stanie dostosować go do własnych wymagań. No i to jest to, o czym mówiłem. O, patrzcie, a już się pojawił ekran główny i szuflada z aplikacjami. Tylko, że trzeba to, jak widzicie, pobrać. I to jest to, o czym mówiłem. Miała być aktualizacja, słuchajcie, i jest. No bomba. Dosłownie, no nie sprawdziłem tego, przyznaję, teraz rano przed nagrywaniem filmu, ale jak widzicie, przyszło. Tylko no musiałem to niestety pobrać. Także gdybyście chcieli jednak przejść na tryb z zasobnikiem, to pamiętajcie, żeby puścić tam automatyczny update i jak widzicie, to przyjdzie. I wierzcie mi, wczoraj, kiedy zaglądałem do tego interfejsu, była tylko jedna pozycja. Tam jak, o. Tam jak wszedłem, był tylko ekran główny i koniec. Tego jeszcze nie było. To musiało przejść w międzyczasie. Prawdopodobnie serwery LG odkryły, że aha, koleś ma już taki telefon, więc wypchnijmy mu update. No i patrzcie, jest. No, słuchajcie, nie wiem, mnie to się podoba. Są szanse, że LG będzie telefony aktualizować na bieżąco. No, tak, dobra. Trochę strzelam, trochę wybiegam w przyszłość, ale no... No jest taka nadzieja, no i widzicie, już mam tryb z zasobnikiem, tyle że musiałem go pobrać. Dziwne trochę, ale kurczę w sumie. Podsumujmy. Telefon na razie robi dość dobre wrażenie. Nie ma problemów z jakością rozmów, z łącznością, z połączeniem z Wi-Fi i tak dalej, i tak dalej. To wszystko na razie działa zupełnie dobrze i nie narzekam. Oczywiście pamiętajmy, Wi-Fi tylko w jednym zakresie, ale to jest, no jest drobiazg. Nie ma się tak naprawdę jeszcze do czego przyczepić i za taki główny killer feature tego telefonu uznaję ekran. Ekran jest po prostu świetny,
Nie znaczy, że perfekcyjny. Jest po prostu fajny. Lubię go, bo bardzo dobrze nadaje się do czytania. Ja wiem, że zaraz usłyszycie pewnie od wielu ludzi, że wsiednie się na tym, ogląda filmy, konsumuje multimedia, bla, bla, bla. To, oczywiście, ja nie przeczę. Ale wiecie, ja wolę konsumować filmy na ekranie 60 cali albo większym, a telefon to raczej tak do pracy, do poczytania w tramwaju czy coś takiego. No i właśnie, do poczytania. Świetnie się na tym ekranie czyta, bo ogarniamy więcej treści. Po prostu więcej na nim widać, bo jest dłuższy, mniej przewijania. Naprawdę, to mi się strasznie podoba i świetnie ten telefon nadaje się do przeglądania Facebooka czy do czytania stron internetowych, jakichś gazetek i tak dalej. To rzeczywiście robi robotę, chociaż akurat naraz nam się parę dni słonecznych przytrafiło, chociażby dzisiaj. No i dzisiaj, kiedy tak już sobie szedłem o poranku, zauważyłem, że no jednak ten ekran mógłby być trochę jaśniejszy, bo by był lepiej czytelny w słońcu. No nie jest źle, ale powiem szczerze, że jakoś rewelacyjnie też mnie nie porwało. Musiałem trochę tak ręką przysłonić, bo coś już tam nie widziałem. Ale nie jest najgorzej. Także, słuchajcie, mamy telefon średniej klasy. No i nadal nie wiemy, na ile tą średnią klasę LG wyceniło. No i to jest klucz. Bo jeżeli będzie ten telefon u operatora do kupienia niedrogo, no to bomba, bierzcie. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Natomiast jeżeli sprawdzi się ten czarny scenariusz, czyli ta cena, która gdzieś tam w kuluarach była plotkowana podczas polskiej premiery, 1700 zł, no to ja powiem szczerze, chociaż ten telefon jest fajny, to ja cienko widzę jego szanse na rynku, bo G6 tanieje i to bardzo szybko, a to jest nadal świetny telefon. No i dołożyć 3-4 stówy do G6, no właśnie, tak mamy średniaka, dokładając trochę, no bo nie powiem, że mało, ale powiedzmy, że kwotę przy tej cenie już nie aż taką straszną mamy flagowca. Także trzeba się będzie zastanowić, ja cały czas liczę po cichu, że LG zaszaleje i da na ten telefon naprawdę dobrą cenę, a wtedy to się będzie samo sprzedawało, bo czegoś takiego jak ten ekran to jeszcze w tej klasie nie było i w tym segmencie cenowym też nie. Także zobaczymy. Ja teraz uciekam, żegnam się już z Wami. Widzimy się, tak jak powiedziałem, w połowie sierpnia. Wtedy wracamy z recenzjami i wracamy z tygodniówką. Do zobaczenia, cześć, pozostańcie z nami.